Dzień dobry Państwu, Rafał Palacz, Tygodnik Wałbrzyski. Witam w programie Gość Dnia w telewizji Wałbrzych, a ze mną dziś Alicja Młodecka. Witam, dzień dobry. Dyrektor Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA Zamek Książ. Witam serdecznie. Pani dyrektor, jak sprawdza się nowa przestrzeń BWA w Śródmieściu? No, ponieważ jest to bardzo nowa galeria, no, pięknie oświetlona, piękna podłoga, czyste ściany, więc wystawy na pewno będą pięknie wyglądać. Ludzie powolutku przyzwyczajają się do tego miejsca. Generalnie ci, którzy wchodzą, są bardzo zadowoleni, że tak się stało i to budzi no, jakby takie sympatyczne odruchy, że zostawiają swoje adresy kontaktowe, że będą przychodzić po drodze skądś tam dokądś. I to, ponieważ no, przykro mi to powiedzieć, a może tak trzeba, przepytuję ludzi o ich zawody, niektóre znam, no, głównie jest to jednak inteligencja, prawnicy, projektanci, którzy no, są bardzo ucieszeni, że jest takie miejsce w centrum miasta Wałbrzycha. Liczymy też osoby. Wiadomo, że nie ma promocji takiej mocnej, bo nie ma pieniędzy na to w planie tego roku, ale no staramy się przez te osobiste kontakty, informacje, oczywiście naszą stronę internetową zachęcać głównie tych naszych widzów zaprzyjaźnionych od dziesiątków lat. No, ta lista nie jest mała, bo ona tam około powyżej 400 osób liczy tutaj z terenu. Więc myślę, że będzie coraz lepiej. Też trzymamy kciuki za to. Natomiast teraz przenosimy się do głównej siedziby Wałbrzyskiej Galerii Sztuki, do Zamku Książ. No, zgodnie z wizją pana prezydenta doktora Romana Szełmeja, centrum, główna siedziba znajduje się w tej chwili na Słowackiego. Także tam mamy oddział. To w takim razie przenosimy do oddziału chyba bardzo ważnego, jeśli chodzi o BWA. Tam kilka ważnych wydarzeń, w tym jedno wyjątkowe, Oswajanie obcego. To projekt naprawdę bardzo oryginalny. Tak, on został doceniony już w Polsce i za granicą tak naprawdę. Ale kontakty moje z panem profesorem Bajkiem, bo on był inicjatorem przyjazdu do miasta Wałbrzycha, wraz z właścicielem domu aukcyjnego Art Polonia z Katowic, który akademikom, artystom krakowskim zafundował plener. Poproszono mnie wtedy o pokazanie efektów tego pleneru, który oczywiście dotyczył książa. Świetnych parę nazwisk, naprawdę ważnych, jeżeli chodzi o sztukę polską. No więc ten efekt tego pleneru ubiegłorocznego. Wisi w tej chwili w galerii do jutra. Dzisiaj mamy finisaż, czyli zamknięcie tej wystawy wraz z właśnie z działaniami artystów uczestniczących w tym plenerze. Myślę, że Oswajanie obcego, Franz Kafka i te jego drobne formy literackie, które są no, dość nieznane. To nie jest literatura łatwa ani przyjemna, ale bardzo szczera i bardzo prawdziwa. I Kafka jakby no, przewidział trochę sytuację z dzisiejszej naszej rzeczywistości. Te drobne formy będą czytane o godzinie 17 przez pana profesora Bajka z udziałem ludzi, którzy będą chcieli z nim pracować i będą wspólne relacje pod tytułem malowanie na podstawie tych drobnych utworów Kafki. W międzyczasie będziemy robić też działania dla dzieci tak naprawdę, bo pomysł Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie o tym, żeby intensyfikować kontakty między dziećmi a akademikami, ludźmi dorosłymi, wykształconymi bardzo i bardzo aktywnymi twórczo, wydaje mi się, że jest potrzebny tu w Wałbrzychu. Zapowiedź pana profesora jest taka, że chce wrócić w roku przyszłym do nas i wpisaliśmy te działania
w galerii właśnie na Słowackiego. I według pierwszego projektu dotyczyć ma to bardzo trudnego i myślę bardzo istotnego Wałbrzychu tematu, zakresu właśnie filozoficznego, mianowicie granice wolności, granice odpowiedzialności. Tak, taka jest pierwsza jakby forma tej wypowiedzi artystycznej zaplanowana u nas. W momencie jakby się to wydarzyło, to już pan doktor Saj z formatu obiecał, że cały format zostanie poświęcony tym wydarzeniom, dlatego że on, tak jak inne akademie w Polsce, uważają, że to jest w tej chwili bardzo wartościowa kreacja artystyczna, ale taka, która bezpośrednio dotyka konkretnego człowieka i jego relacją ze światem go otaczającym. I jeżeli ten projekt nie upadnie, a upadnie tylko wtedy, jeżeli zabraknie pieniędzy, bo taka prawda, to myślę, że jeden z atutów takiej galerii na Słowackiego, naszej galerii na Słowackiego jest to, że będziemy to nie widzowie będą wchodzić do galerii, ale galeria będzie wychodzić do widza i wspólnie tworzyć sztukę. Taka jest zasada tej wypowiedzi artystycznej i myślę, że to jest naprawdę bardzo ważne wydarzenie. Ja wiem, że pan profesor Bajek jakby podwiązał dzisiejsze działania do 90. rocznicy śmierci Kawki, ale myślę, że te problemy, które są zawarte w jego wypowiedzi literackiej, są naprawdę istotne dzisiaj też. Problem obcego, problem próby podejścia do drugiego człowieka, rozmowy czy kontaktu bezpośredniego, to jest w tej chwili, myślę, istotne zagadnienie z rodzaju właśnie filozoficznego i społecznego odczuwania rzeczywistości. Czy myślę, że to wyjdzie. Myślę, że ludzie się zainteresują i mnie bardzo zależy, żeby widzowie. Myślę o galerii Stanisława Słowackiego 26, żeby widzowie byli młodzi i aktywni i żeby widzowie chcieli przychodzić i żeby ten widz, wałbrzyski widz, po prostu przygotował się, nauczył się chodzenia na Słowackiego, bo adres, marka galerii, zresztą każdej instytucji kultury, to jest coś, co musi mieć tradycję. Jakiś tam rok, dwa, dziesięć, to zależy. I jeżeli się ugruntuje w danym społeczeństwie, to wtedy ma szansę być aktywną i współdziałać z tym widzem, bo dla mnie osobiście no nie ma nic gorszego niż martwa instytucja kultury. W której kurzą się tylko rycinne obrazy. Tak, i nikt nie przychodzi. To wtedy myślę, że taka instytucja powinna zmienić profil albo w ogóle przestać działać. Wartość jest wartość człowieku, a wszystko inne to jest wartość dodana, naprawdę. Oswajanie obcego to nie jedyna akcja, nie jedyna wystawa, którą możemy oglądać w Biurze Wystaw Artystycznych. Wiem, że są też planowane kolejne i to bardzo ciekawe. No myślę, że tak. 9 października otwieramy wystawę malarstwa człowieka, no takiego powiedziałabym omnibusa artystycznego, bo człowiek urodzony w Tarnopolu, klasyczny przykład kresowiaka ze wszystkimi cechami, jaki my sobie przypisujemy. Aktor, piewca kresów, piewca Lwowa, śpiewak z dużymi osiągnięciami. Od dziecka chciał malować i właściwie pytałam go, jak to się stało, że on mówi, od dziecka chciałem, nie było czasu. Potem, będąc już no, wybitnym aktorem scen ukraińskich, rozmawiał z kolegami, przyjaciółmi i mówi, tysiące godzin rozmów na temat warsztatu, technologii malowania, planów, nie wiem, kontrapostów, wszystkiego tego, co jest związane z malarstwem. I później
zaczął wyjeżdżać ze spektaklami między innymi do Polski, gdzie poznał profesora Andrzeja Gieraga. Myśmy kiedyś mu robili, to jest wybitny artysta ze środowiska łódzkiego. Robiliśmy mu wystawę i wiem, że to jest też wybitny intelektualista. Stefan Mostyański jest też intelektualistą. Szybko się tam dogadali i trochę, mówi, godziny przegadane, zmienił trochę technologię na malarstwo takie bardziej reliefowe, tak jak robi profesor. I no, efekt przywieźliśmy, bardzo dużo obrazów przywieźliśmy. W cyklach oczywiście. Mam nadzieję, że ta wystawa no, wzruszy pewne środowisko, ale też dotknie pewnych takich wartości no, jednakowych dla Kresów, a także dla Dolnośląska. Zakło, bo przecież wiadomo, że większość z nas stamtąd pochodzi. Tyle. Dokładnie. To nie jedyna impreza. To nie jedyny efekt wyjazdu pani i pana prezesa Krzysztofa Urbańskiego z Zamku Książ na wschód. Tak, ale myślę tak, zapraszam wszystkich Państwa i Państwa też, żebyśmy się spotkali tutaj przed kamerami wraz z panem prezesem Urbańskim i omówili efekty tego naszego wyjazdu, co jest no, bardzo interesujący plon tego wyjazdu. No i zamiary na przyszłość. Tak jak referowałam to przed Komisją Kultury Rady Miasta Wałbrzycha, to podpisana umowa o promocji sztuki na wschód od Polski, ona zakrawa na 2 lata. Tam były naprawdę bardzo interesujące propozycje. Część się oczywiście odbyło, a część nie. Z różnych powodów, między innymi takich, że no, czas goni, pracowników mamy mało, ale gro się odbędzie. Ogro będziemy się starać też o pieniądze w programach ministra kultury, bo to dotyczy przede wszystkim promocji sztuki Gruzji, jaką planujemy na rok przyszły w aspektach i plastyki, i teatralnej, i muzycznej, i na przykład win, jedzenia i tak dalej. Ale też no wiele jest takich imprez, które scala jakby wszelkie działania artystyczne człowieka i będzie to, mam nadzieję, ze środków obcych będą mogli Wałbrzyszczanie obejrzeć świetny gruziński film z udziałem reżyserów, bo takie mamy plany. I tak jak w listopadzie mamy na przykład zrobić w ramach tego porozumienia, tej umowy, wystawę 160 ikon z Mołdawii z udziałem i przyjazdem ambasadora Mołdawii w Polsce, gdzie człowiek powiedział, że bardzo chce dać parę wykładów na temat Mołdawii, chce też wystawę fotograficzną, bo no, prawda jest taka, że Polacy nie bardzo znają ten kraj. Nie kojarzą czasami w ogóle, gdzie jest położony, prawda? Tak, no, i rok przyszły, no, wszystko jest tak naprawdę, plany są bardzo bogate, ale wszystko jest uzależnione, wiadomo, od finansów, więc no, musimy poszukiwać źródeł zewnętrznych na niektóre realizacje. Natomiast wracam tutaj do Słowackiego. Za chwilę skończymy wystawę Bogusi Twardowskiej i Rogancewicz i będziemy prezentować triennale fotografii wałbrzyskiej z udziałem no, wielu fotografików i profesjonalistów i amatorów. A następnie będziemy pokazywać efekt projektu, programu, z którego uzyskaliśmy pieniądze, prowadzony przez Pawła Sokołowskiego, czyli Wałbrzyszanina, Kolodion, jako najstarsza technika fotograficzna. Projekt ma nie tylko pokazywać technologię, ale zmusić fotografów do tego, żeby dotknąć kliszy, odczynników, żeby po prostu zwiększyć tą wrażliwość. Poczuć, jak powstaje to zdjęcie, prawda? Plus to, że on został myślę, dość sprytnie przemyślany, żeby zachęcić młodzież, ale też i uniwersytety trzeciego wieku, żeby wspólnie pracowali, bo wiadomo, że te sektory wiekowe w naszym społeczeństwie są naprawdę takie dość ostre i ostro zakreślone i nie jest to dobre, wiadomo.
No a z kolei w Książu, no to po otwarciu Mostrzeńskiego mamy później wystawę, na której mi bardzo zależy. Mhm. I Fundacja Ogrody wystąpiła o środki na realizację katalogu. To jest pośmiertna wystawa Jerzego Koczewskiego, jednego z najwybitniejszych rzeźbiarzy regionu. Bardzo chciałam mu przed śmiercią zrobić wystawę, ale no nie wyszło i się czuję naprawdę zobowiązana wobec jego twórczości, wobec tego, że no, te druki ulotne, czyli katalogi, pamięć ludzka jest zawodna, a tak to zostanie zrobione, mam nadzieję, najlepiej jak się da, tak zwane kalendarium życia. Mhm. Jego działania tu na tym terenie i poprzednio w Zielonej Górze i w Gorzowie, bo tam też pracował i żył. Więc myślę, że jest to wystawa bardzo, bardzo ważna i dobrze, że te pieniądze, że te środki się znalazły na po prostu podsumowanie życia artystycznego Jerzego Koczewskiego. Na początku grudnia sprowadzamy tu z kolei prezentację następnych akademików, czyli Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Mhm. W postaci grafiki, malarstwa i rzeźby. Tak, mamy podpisane, to są już spisane oczywiście umowy i Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku sama wyda katalog do tej wystawy, zapłaci za transport, za wernisaż, czyli właściwie dla galerii by była bezkosztowa. Mhm. No mamy pieniądze, jakie mamy. No dokładnie, niestety tak się musi mówić. Tak się jakby zamyka rok wystawienniczy w obydwóch miejscach wystawienniczych. Jeżeli chodzi o wystawę fotografii Wałbrzyskiej, to postanowiłam, że przygotuję taką historię miasta poprzez anegdotę. Bardzo, no, to myślę o dzieciach i młodzieży. Nikt nie wie, nikomu się nie chce czytać, ale ja już raz robiłam taką serię wykładów i wiem, że można historię tego miasta opowiedzieć w anegdotach, raz zabawnych, czasami dramatycznych, ale jednak anegdotach skrótowo, żeby nie zamęczać słuchacza faktami, ale próbować go zorientować w okresach, trendach, wartościowych postaciach, miejscach i naprawdę ważnych dla Polski, dzisiejszej Polski, a także dla Europy i świata miejscach tego miasta, jak na przykład Nowe Miasto z jego dzielnicą, która była najbardziej opisanym miejscem w literaturze fachowej i nie tylko na świecie. Bo to było pierwsze po Stanach miasto, dzielnica stworzona według idei. Zaprojektowana, prawda? Według idei Forda, czyli miasta społecznego. Bardzo ciekawe, ciekawe zagadnienie i jest to najlepsza jakby praca, którą się bardzo chwali Politechnika Berlińska, uznając, że to jest najważniejsza jakby realizacja, jaką oni projektowali i wykonali. Także myślę, że tego typu informacje przygotuję i mam nadzieję, że będą szkoły czy też wyższe uczelnie korzystać z tych wykładów. Zapraszamy, drodzy Państwo, do obu galerii BWA, zarówno na ulicę Słowackiego, to nowe miejsce, warto tam zajrzeć, bo to jest miejsce po drodze. Tak samo zachęcamy chociażby będąc na wycieczce weekendowej w Książu do zajrzenia do sal Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA, bo tam również bardzo, bardzo interesujące wystawy, nie tylko sentymentalne, ale także wykraczające poza zwykłe zawieszenie obrazów czy innych prac na ścianach. To także wyjście do widza, zachęcenie go do tego, by współtworzył, komentował, odbierał, korzystał na wszelkie możliwe sposoby. Zapraszamy gorąco. A zapraszała Alicja Młodecka, dyrektor Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA Zamek Książ. Dziękuję za wizytę w studiu. Dziękuję bardzo. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie. www.tvwałbrzych.pl
Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.